Dobry wieczór, witamy serdecznie na konferencji prasowej rewanżowym meczem ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy przeciwko... Diamo il benvenuto alla conferenza prima della partita Fiorentina-Lech Poznań. Pana Johna van den Broma oraz... Abbiamo l'allenatore Thomas van den Brom. Radosława Murawskiego. Good evening, guys. Giocatore Murawski. I zapraszamy do zadawania pytań. Vi invitiamo a fare delle domande. To the microphone? Should he like ask the question to the microphone? No, I can understand. I hear you. Go. I should have to go there. You translate it or? Like should be translated into your. Dzień dobry, Jakub Śledź, przegląd sportowy Onet. Buongiorno, Jakub Śledź, przegląd sportowy. Pytanie najpierw do trenera. Panie trenerze, czy od razu po porażce w Poznaniu powiedział pan, że jesteście lekko załamani tym wynikiem, ale od następnego dnia będziecie już myśleć inaczej i pytanie, czy te kilka dni zmieniło w panu myślenie odnośnie tego dwumeczu? Czy dla pana losy awansu są rozstrzygnięte, czy jednak jesteście gotowi na to, żeby chociaż zaatakować, spróbować podjąć walkę i chociaż w jakieś zakłopotanie wprowadzić Fiorentinę? I don't speak Polish, I don't speak Italian, so I really don't understand. Okay. So I give it to my assistant. No, sorry, yeah. Right after the game against you. Yeah, it's two channel two, yeah. It's on channel two. Right after the game against Fiorentina, you told that you are devastated with the result, but yeah. This another week we had after this game, does it change something like in the way your way of thinking, and do you think that this like game is these two games it's already over that you cannot advance to the next round, or it's still open in your opinion? How do you think about it? No, a couple of things you cannot change. Of course, the result 1-4 losing at home game is pity. We cannot change that from last week. The disappointment in the team with the staff, I think, in everybody in Poland, also for the fans, was really big. But at the other hand, it's still football, and we have to show tomorrow that we can do better than last week. I was not really happy. I was not really satisfied with the way we played. Of course, a lot of respect for Fiorentina. That's what I said before and after the game. It's a really good team. It's a strong league, the Serie A. Everybody knows that. But at the other hand, we can do better. And this is my only idea, my only plan for tomorrow. That we show that we can much do better than last week. And of course, it's still football. You never know how it's going to work tomorrow, what is going to happen. I cannot say that I believe 100% in a good result. I believe in a good result always. I'm always positive, and if we do better than last week, our normal way of football, our normal way of game, yeah, we always have opportunities, and yeah, I hope we can make a good game. That we said after the game, okay, we are proud of the club, proud of my team, and hopefully also maybe proud of the result, and this is what we're gonna do tomorrow. Zatem tak, kilku rzeczy na pewno nie można zmienić. No i jedną z tych rzeczy jest to, że przegraliśmy tydzień temu boleśnie na własnym stadionie i było to wyjątkowo bolesne ze względu właśnie na to, że graliśmy u siebie przed naszą publicznością, przed naszymi kibicami. No i dla wszystkich w klubie było to ciężkie. Natomiast no jutro będziemy mieli okazję, żeby coś w tym elemencie zmienić, że to jest nowy mecz i uważam, że stać nas na więcej i to jest tak naprawdę nasz plan na jutro, żeby pokazać, że nas stać na więcej. No oczywiście nie wiemy, co się wydarzy. To nie jest tak, że ja mogę zagwarantować jakiś konkretny wynik. Oczywiście ja zawsze wierzę w dobry wynik mojego zespołu i jestem przekonany o tym, że jeżeli zagramy na swoim poziomie, zagramy swoją piłkę,
to będziemy mieli jutro okazję do tego, aby ten mecz dla nas się dobrze ułożył. I oczywiście też mówiąc o tym, że my nie zagraliśmy w tym pierwszym meczu tak, jakbyśmy chcieli, to też trzeba przy tym wszystkim oddać się Fiorentinie, że zagrała dobry mecz i że jest mocnym zespołem. Wiedzieliśmy, to jest zespół z włoskiej Serie A i też oni zagrali dobre spotkanie, ale my też zagraliśmy na pewno poniżej oczekiwań. Jutro chcielibyśmy to po prostu zmienić. I drugie pytanie do trenera. Wcześniej na konferencji prasowej trener Fiorentiny Vincenzo Italiano podał nazwiska, których zabraknie, między innymi Sofian Amrabat, Jonathan Ikone, Josi Brekalo. Tych kilka problemów Fiorentina też ma, też odczuwa trudy sezonu. Z kolei w pana drużynie wraca chociażby Radek Murawski, ale też nie będzie raczej takiej bomby z rana jutro jak ta przed tygodniem. Pytanie, czy to wszystko ma dla pana wpływ i widzi pan szansę właśnie w tym, że okoliczności tego meczu się zmieniły na waszą korzyść, można powiedzieć, poza oczywiście wynikiem tego pierwszego spotkania. Okay, so today at his press conference, coach Vincenzo Italiano gave journalists the names, the players that will not play tomorrow. It's Amrabat, Ikone and Brekalo. And Brekalo, like three players that are injured. And for your team, it's like change. For example, Muri is coming back, and we will not have that such a devastating info like we had last week about Salomon in the morning. Yeah. So does it change like something in your way of thinking, your approach to the game, that you have like better, let's say, better team with better shaped players? No, of course. First of all, it's pity that these guys from Fiorentina are not playing. It's always shit when you have injury. You cannot play European games. It's hard for the players. It's also hard for the coach of them. In my opinion, it's if I look to our team, it's we are in better performance than last week because we have Muda back. He's come from a suspended game, so he's a very important player for us in the midfield. He knows Italian league very good. He played here, so yeah, of course. Last week we had also the issue with Salomon on the match day. We don't have it. And honestly, yeah, we don't have any injury right now. Jesper was injured last game on Sunday against Legia, but he trained yesterday and he's also with us today, so we have to check. But normally, what I said, we are with 20 players here and they all ready to play, so this is a good this is a good signal for me, and also very important for us. If we want to do something here against Fiorentina, everybody should be top, and that is what I said last week. We were not top, and if we are top, we can do something maybe. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że to duża szkoda, że tych zawodników z ekipy Fiorentiny zabraknie, bo to nigdy nie jest ani dla zawodników, dla trenerów, tak naprawdę dla widowiska dobra sytuacja, kiedy jakichś zawodników z powodu urazu brakuje. Natomiast o nasz zespół, to my jesteśmy na pewno w lepszej sytuacji, bo wraca chociażby siedzący tu obok mnie Radek Murawski, który jest szefem naszego ośrodka pola i wiemy, jak ważnym zawodnikiem, jeśli chodzi o właśnie linię pomocy w moim zespole. Przed tygodniem oczywiście dotarła do nas ta zła informacja w dniu meczu o Bartku Salomonie. Natomiast mamy tym razem też chociażby dobre informacje, bo wiemy, że Jesper Karsztem doznał urazu w ostatnim meczu ligowym. Wydawało się, że może to być coś poważniejszego, ale on się czuje w miarę dobrze. Trenował ostatnio wczoraj z nami i przyleciał tutaj z nami, także ja mam zawodników gotowych do gry. I to jest dla mnie najważniejsza informacja, bo powiedziałem przed tygodniem po meczu z Fiorentiną, że nie byliśmy w takiej top najwyższej dyspozycji i to było to, czego zabrakło przeciwko tak mocnej drużynie. No i ja wierzę w to, że właśnie będąc w lepszej sytuacji kadrowej, my jesteśmy i chcemy zagrać jutro taki top mecz i wtedy możemy coś zrobić w tej rywalizacji z Fiorentiną. I pytanie ostatnie do zawodnika. Radek, wracasz w takim trudnym momencie, bo pewnie wolałbyś, żeby ten rezultat pierwszego meczu był korzystniejszy. Jak się zapatrujesz na to, że nie będzie w środku pola z tobą Sofiana Amrabata, gwiazdy Mundialu, jakby nie patrzeć? I też zagrasz na włoskiej ziemi, którą też zdążyłeś dobrze poznać. I pytanie, czy twoim zdaniem tak duża różnica, jaką widziałeś z trybun ostatnio przy bułgarskiej, to czy ona oddaje potencjał dwóch drużyn, czy czułeś taki niedosyt, że jednak stać was było na dużo więcej, że ta różnica jest mniejsza? Dziękuję. Po pierwsze, odpowiem tak. Widzę, że jesteście poinformowani dobrze i jesteście pewni, że zagram jutro w pierwszym składzie. Jak tak, to dziękuję za wstawienie mnie do składu. Po drugie,
patrzenie i oglądanie moich kolegów walczących na boisku nie było dla mnie łatwą sprawą. Myślę, że dla żadnego zawodnika będącego na trybunach nie jest to prosta sprawa. Wiedząc, że nie jesteś w stanie w żaden sposób pomóc. Tym bardziej, że wszyscy wiemy, jak no, każdy zawodnik dla nas jest ważny i na wagę złota, więc nie mogłem w tym meczu wystąpić, ale przyjechaliśmy tutaj pełni nadziei, pełni wiary i chęci tego, żeby odwrócić te losy spotkania, żeby pokazać, że wynik 4-1 to zdecydowanie zbyt duży rezultat w kontekście dwóch meczu i na pewno tą całą walką, którą do tego momentu, w którym jesteśmy, doszliśmy swoją ciężką pracą i myślę, że nie zasłużyliśmy, żeby pożegnać się z konferencją właśnie po takim meczu, jak to się stało w Poznaniu. Dlatego my na pewno przyjechaliśmy tutaj walczyć i zagrać dobre spotkanie na to, żeby udowodnić, że to 4-1 to był przypadek przy pracy. No in Italian. Dawid Cydrowski, Polskie Radio Poznań. Panie trenerze, pan mówi o tym, że przed tygodniem drużyna nie zagrała na tyle dobrze, nie zagrała, nie była w top formie, żeby móc powalczyć z Fiorentiną. Jakie elementy tam były decydujące, które teraz będzie chciał pan wyeliminować? Te boczne sektory, gdzie Fiorentina wówczas stwarzała sobie przewagę, czy jakieś inne elementy będzie chciał pan w tym meczu konkretnie poprawić, żeby ten wynik był no, trochę bardziej wyrównany? You told that last week we didn't play top game, and that's why the result was as it was. And what was missing, in your opinion, that the most in our team, like might be more like blocking of the wingers of the opposite team? No, a couple of things were not good. We know the quality of Fiorentina is it's more in offensive way than in defense, and this is what they show also last week. They can be very dangerous, they can be very successful in creating chances, scoring goals. So we have to do better in defense, that's where it starts always, and also in our way of football, ball position. Yeah, last week we lose the ball very easy, very fast, and that is not how we normally play. And that's what I was a little bit disappointed after the game. Not, of course, in the result, but also the way we played. And what I said, we can do much better in ball possession. We can do much better in creating chances, and also in scoring goals. So yeah, that is my only target for tomorrow. My only goal. My only challenge. That we show the way we want to play, and if we do that, okay, we can be successful even here. So that is the challenge for tomorrow. No, to było na pewno kilka rzeczy, których gdzieś tam zabrakło. W tym pierwszym meczu my wiedzieliśmy, jakie atuty ma Fiorentina i że to są przede wszystkim atuty ofensywne, mniej te defensywne. No i nam właśnie zabrakło trochę tej lepszej gry w obronie i to jest to, czego ta gra w obronie to jest tak naprawdę to, czego każdy zespół powinien w każdym meczu zaczynać. To, co też było, to czego też brakowało lub co było złe, to uważam, że za szybko traciliśmy piłkę w tym poprzednim meczu. To jest coś, co się nam często nie zdarza. My lubimy te piłki posiadać, a w tym meczu z Fiorentiną rzeczywiście za szybko tę piłkę gubiliśmy, nie mieliśmy tego posiadania, nie mogliśmy przez to też pokazać naszej gry. I oczywiście byłem zawiedziony nie tylko rezultatem po tym pierwszym meczu, ale też właśnie sposobem, w jaki graliśmy, chociażby w tym budowaniu akcji, przez to też nie kreowaliśmy tylu sytuacji pod bramką przeciwników. Dlatego ja uważam, że takie moje zadanie zespołu na jutro, taki challenge, który stawiam przed sobą i przed zespołem, to żeby właśnie to zmienić, żebyśmy więcej posiadali piłkę, żebyśmy dłużej się przy niej utrzymywali, bo z tego przyjdą okazje, a jeśli zagramy swoją piłkę, to ja wierzę, że nawet tutaj jesteśmy w stanie osiągnąć dobry rezultat. Dzień dobry, trenerze Radek Laudański, po prostu o futbolu. Ja chciałbym zapytać o Filipa Dagerstala, bo po meczu z Legią mówił pan, że możliwe, że będzie on do dyspozycji, ale jeszcze tak ciężko to określić, no to chciałbym zapytać, czy będzie mógł pan jutro skorzystać z jego usług. Okay, so question about Filip Dagerstal, is he available to play tomorrow for you? Like, is he fit? That's what I said, he's with us. Sunday was too early for him, but after Sunday we have Monday, Tuesday, Wednesday, hopefully today training also, and yeah, normally he should be ready, so yes.
No w niedzielę rzeczywiście, on jeszcze nie u nas 100% gotowy, ale po niedzieli mieliśmy poniedziałek, wtorek, dzisiaj jest środa, mamy nadzieję, że dzisiaj na treningu wszystko będzie w porządku, także jest z nami i mamy nadzieję, że będzie gotowy, tak. A drugie pytanie mam o tą waszą reakcję podczas ostatniego meczu z Legią Warszawa, no bo pierwsza połowa nie była dobra w waszym wykonaniu, a mimo to pokazaliście, że potrafiliście się podnieść po trudnym momencie i być taką znowu najlepszą wersją Lecha Poznań. I mam pytanie, czy to był dla was taki budujący moment i czy po tym meczu z Legią bardziej uwierzyliście w siebie przed tym meczem z Fiorentiną? Question about last game against Legia, because you were 1-0 down, but you find a way to like change it to 2-1. So it's like the moment when you believed more in yourself as a team, like can you build up like self-confidence? Of course, I always believe in my team, you know that, and because we are a good team. And also the last game against Legia, we came from Thursday, it was difficult because of the result, it was hard, and we also, was after very fast in the game. It was I said after the game to the players, "Van, guys, come on, play football. And if we're gonna play football, we're gonna see what happened. And this is what we need for the game against Fiorentina tomorrow." No ja zawsze wierzę w mój zespół, niezależnie od tego, co się dzieje tak naprawdę i no, do tego meczu z Legią też o tyle trudniej było się przygotować, że mieliśmy gdzieś tam w pamięci jeszcze wciąż pewnie trochę ten mecz czwartkowy i ten rezultat, który nas bolał. Dodatkowo straciliśmy szybko gola na 0-1 w Warszawie, ale potrafiliśmy się rzeczywiście podnieść na 2-1. Oczywiście ten mecz się zakończył potem remisem, ale udało nam się odrobić ten wynik, odwrócić na pewien czas losy meczu. Ja powiedziałem po prostu też moim piłkarzom po meczu, że i to jest coś, co mówię moim piłkarzom, że jeśli będziemy grać swoją grę, jeśli będziemy grać w piłkę tak jak chcemy, to te lepsze rezultaty przyjdą. I tak było chociażby w meczu z Legią i to jest też coś, co chcemy pokazać jutro, że jeśli zagramy swoją piłkę, to niezły, miejmy nadzieję, rezultat tutaj też jesteśmy w stanie osiągnąć. Jarek Sobierajewicz, Radio SK Rock. Takie pytanie, panie trenerze, bo część kibiców spodziewała się, że w meczu z Legią zagramy bardziej rezerwowym składem. Wyszliśmy prawie na galowo. Biorąc pod uwagę, że chcieliśmy we Florencji walczyć, czy nie przełoży się to jednak na większe zmęczenie tych piłkarzy, którzy mogliby o te punkty chociażby do rankingu lub o awans do półfinału powalczyć? Many people expected that after last Thursday you will change more players before the game against Legia, but you like do a little change, number of changes. I don't remember how many. Like, aren't you afraid that the players may be like a bit tired before this like important game tomorrow? Don't find excuses or something like that because we played last week. We were fresh. Otherwise, they don't play. So I never look to excuse. We make always the best team for every game. And they were ready for Sunday, they were ready for Thursday and they also will be ready for tomorrow. Nie szukajmy takich wymówek. Ja nie chcę takich szukać wymówek, żeby mój zespół takich wymówek też nie szukał. Zawodnicy byli gotowi do tego, żeby zagrać w niedzielę, tak samo jak byli w poprzedni czwartek i tak samo wyjdą jutro ci, którzy będą gotowi do zagrania. I jeszcze ostatnie pytanie, bo już jeszcze musimy jedno pytanie, na ten takie, proszę wybaczyć, panie trenerze, będzie to pytanie zabawne, ale myślę, że wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Jestem też kibicem, poza tym, że jestem dziennikarzem, że Lech jest w tym miejscu, w którym jest, że możemy tu być we Florencji i grać w tym ćwierćfinale. Co jest bardziej prawdopodobne, że Lech awansuje do półfinału, czy że polubi pan Żurek? Okay, so this like all the best. Funny question to them for the like end of the press conference. What is which thing is more possible in your opinion, that Lech will advance to the semi-final, or you will love the start to love this soup Żurek that you don't like? Which is more possible? I hope the first one. Miejmy nadzieję, że ta pierwsza opcja. I w tym miejscu stawiamy kropkę, bo musimy uciekać na trening za chwilę. Także dziękujemy bardzo. Do widzenia. Thank you. Gracias. Macie, kolejny.